Zapraszamy Państwa. Zapraszamy, zapraszamy. Dzień dobry Państwu po raz kolejny. Witam Państwa na drugim panelu na sali Goethego zatytułowanym Po co drugie liter, czyli władza i przywództwo w służbie zarządzania. Wykładowczynią będzie pani Dorota Wiśniewska-Juszczak, doktor z Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Przekazuję głos pani doktor. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że będę mogła Państwu opowiedzieć trochę o obszarze mojej pasji, bo rzeczywiście władza jest moją pasją. Sprawowanie władzy, no właśnie, nawet chwilę się zastanawiałam nad tym, czy sprawowanie władzy jest też moją pasją, ale na pewno dyskutowanie, badanie, wspieranie osób, które mają władzę, tudzież czasami właśnie branie tej władzy we własne ręce, to jest coś, czym się zajmuję od paru dobrych lat. Od 2001 roku pracuję na Uniwersytecie SWPS i od 16 lat pracuję też w biznesie jako trenerka, konsultantka, gdzie rzeczywiście tą wiedzę teoretyczną staram się przekazywać do praktyki. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest taki kawałek wiedzy, który rzeczywiście mam takie poczucie, że każdy, kto bywa w relacji podwładności albo w relacji władzy, powinien dostawać ten pakiecie. Te informacje powinien dostawać w pakiecie tą wiedzę. Uczę tego studentów i za każdym razem mam takie poczucie, że to jest bardzo istotny kawałek o tym, co takiego władza robi z nas i kiedy pojawia się w relacji, to co takiego się dzieje. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, no właśnie, po co grupie lider i kiedy ten lider jest potrzebny. Jest taki moment, kiedy grupa konstytuuje się i kiedy pojawiają się różne role, różne potrzeby, kiedy pojawiają się zasoby do podziału, to wtedy rzeczywiście pojawia się potrzeba, żeby był ktoś, kto będzie koordynował pracę grupy. Ktoś, kto spowoduje, że te zasoby będą dzielone sprawiedliwie, ktoś, kto spowoduje, że będzie reprezentowane interesy grupy będą w sposób właściwy, a może właśnie będzie coś zyskiwał do grupy. I ta potrzeba powoduje, że wybierane zostają pewne osoby, które mają określone kompetencje, które mają określone umiejętności albo określoną osobowość do tego, żeby tę grupę na zewnątrz albo też wewnątrz reprezentować. I bardzo często wybierane są takie osoby na przywódców, przywódczynie, które rzeczywiście szczególnie mają pewne szczególne umiejętności, mają pewne szczególne kompetencje. I ja też Państwu będę o tych szczególnych kompetencjach i tych szczególnych umiejętnościach mówiła. I to jest też pewien paradoks, paradoks związany z władzą, że my wybieramy naprawdę znakomite osoby. Tam się nie pojawiają takie przypadkowe osoby u władzy, zwłaszcza wtedy, kiedy coś jest oddolnie, tak? Kiedy grupa sama steruje tą potrzebą wskazania swojego lidera czy swojej liderki. No i właśnie, ale w jakimś momencie wybrany lider czy liderka ma bardzo ważną rolę, bo motywuje grupę do pewnych działań, do angażowania się, szczególnie jak myślimy o grupach, które działają w sposób społeczny, tak? Takie, które działają rzeczywiście dla dobra szerszego ogółu, no to to angażowanie, motywowanie, ale też inspirowanie do tego, żeby dalej działać, żeby brać odpowiedzialność, jest, wydaje się, szczególnie istotne. No ale też tacy liderzy, i też pewnie o tym Państwo wiecie i macie też swoje doświadczenia i swoje obserwacje, tacy liderzy też potrafią zdemotywować. I liderzy, i liderki. Bo władza, ja tu też będę mówiła, działa tak samo na kobiety, jak i na mężczyzn. Czyli i plusy, które bierzemy z władzy, wpływają podobnie na płeć męską i podobnie na płeć żeńską. No i właśnie, pewnie warto byłoby się zastanowić i zastanawiamy się z różnymi badaczami z obszaru nauk społecznych, ja akurat w obszarze psychologii społecznej, ale wiem też, że moi koledzy i koleżanki w obszarze socjologii czy nauk politycznych, to od czego zależy to, że niektórzy dostają tą władzę, biorą tą władzę i od czego zależy to, że ta władza zmienia, bo ona rzeczywiście zmienia. I o tym, w zasadzie o tym będzie całe nasze spotkanie. Zacznijmy od tego, żeby powiedzieć sobie, no to właśnie czym jest ta władza, czym jest przywództwo, bo to jest pierwsza bardzo istotna kwestia do tego, żeby sobie zdefiniować, o czym my tu będziemy mówili. Bo jak mówimy o władzy, to mówimy o czymś, co jest szersze wobec przywództwa.
Władza jest pojęciem szerszym, przywództwo jest pojęciem węższym. Władza jest czymś, co każdy lider, każdy przywódca, każda liderka, każda przywódczyni ma władzę. Ale nie każdy, kto ma władzę, staje się przywódcą czy przywódczynią. I to jest bardzo wyraźne rozróżnienie, bo samo posiadanie władzy, samo bycie w hierarchii wysoko, to jeszcze nie jest bycie przywódcą. I to pewnie nie jest dla Państwa jakieś zaskakujące, natomiast rzeczywiście zaskakujące może być to, że przywódca to też władza. Przywódca, przywódczyni to też sięganie po to, co z władzy można wziąć, do tego, żeby dobrze zarządzać grupą, żeby dobrze prowadzić grupę, żeby inspirować grupę i też, żeby rzeczywiście realizować pewne społeczne, a czasami osobiste cele. To też, jak Państwo wiecie, sięganie po władzę, czy też bycie u steru powoduje, że w jakimś momencie ludzie zaczynają realizować interesy, cele osobiste, a nie cele i interesy grup. Przywództwo rzeczywiście, jak mówią psychologowie, między innymi takim psychologiem jest Barnes, to jest, ma charakter kolektywny. To jest coś, co jest w relacji. W zasadzie nie można o sobie powiedzieć, że się jest, chociaż widziałam takie wpisy, ja widziałam taki wpis w CV kiedyś, jestem charyzmatycznym liderem. No, to nie jest właściwa definicja. Tak. Poważnie, poważnie, tak było napisane, jestem charyzmatycznym liderem. O tym, czy ktoś jest charyzmatycznym liderem, czy liderką, świadczą inni. Tak? To oni mogą powiedzieć, ona, on jest charyzmatycznym liderem, natomiast sam zainteresowany, no właśnie, to nie. Ty możesz powiedzieć, że wpływasz na ludzi, ty możesz powiedzieć, że masz władzę nad nimi, bo jesteś gdzieś w strukturze, natomiast to inni dają się ten przydomek, że ty jesteś ich przywódcą, czy stajesz się ich przywódczynią. Bo przywództwo nie jest narzucone. Władza może być narzucona. To zdecydowanie, tak? Władzę można narzucić, można zmusić, mając władzę innym do realizacji pewnych celów. Natomiast przywództwo nie jest narzucone. Przywódca jest kimś, czy przywódczyni staje się kimś, za kim my chcemy pójść, ale nie musimy. My chcemy, bo z różnych powodów. Ja też Państwu powiem, z jakich powodów chcemy. No i właśnie co takiego taki przywódca daje grupie. No właśnie, gdyby jeszcze próbować tak na koniec domknąć tę definicję, to przywództwo opiera się na autorytecie, a władza opiera się na autorytecie, czasami formalnym wyłącznie i na przymusie. A przywództwo wyłącznie na autorytecie. No i na tym polega ta różnica między byciem liderem, a posiadaniem władzy, czy byciem liderką, a posiadaczką władzy. Kogo można nazwać prawdziwym liderem? I tutaj trochę Państwa rozczaruję, bo oczywiście świetnie by było, gdybyśmy mieli taką ostrą, jasną definicję, które kryteria i odczekowujemy sobie z tej listy i mówimy, o, ten jest, ta nie jest, ta jest, a tamten nie jest. No tymczasem okazuje się, że takich definicji w zasadzie nie znajdziecie. To nawet nie tak, że ja ich nie znalazłam, ale ich nie znajdziecie. I żeby zacząć tak, pokazując Państwu, jak bardzo jest nieostre to pojęcie, to zacznę od Warrena Bennisa, to jest ten dżentelman z Waszej lewej strony. No właśnie, Bennis powiedział tak, psycholog społeczny. Do pewnego stopnia przywództwo jest jak uroda. Trudno ją zdefiniować, ale gdy ją zobaczysz, od razu ją rozpoznasz. No to jak Państwo widzicie, definicja no bardzo trudna do badania, tak? Bardzo subiektywna. Trudno ją zdefiniować, ale od razu ją rozpoznasz. Natomiast no właśnie być może to jest właśnie to, że to jest przywództwo ma charakter relacyjny. Dla kogoś ktoś może być liderem, a dla kogoś innego ta sama osoba nie będzie liderem. Jak myślę sobie o tym, że z prawej strony naszej sceny politycznej są pewne osoby, które są przez innych obywateli mojego kraju uznawani za liderów, to się zastanawiam dlaczego, bo dla mnie nie. Znaczy oczywiście wiem dlaczego, tak, i co mnie tam zniechęca do tego, no ale właśnie, bo to jest właśnie to, tak? Dla mnie ta uroda mnie nie przyciąga. Ten rodzaj uroku i powabu nie działa na mnie. Działa na kogoś innego, ale na mnie nie działa. No i dlatego tak trudno jest, to jest relacja. Natomiast jest kilka takich definicji, które troszkę nam pokazują, o co chodzi z tym byciem liderką czy liderem. John Kotter to obszar nauk o zarządzaniu. Profesor zarządzania, amerykański profesor, który powiedział, to proces pouczania ludzi, by działali w tym samym kierunku bez użycia przymusu. Bardzo podkreślamy, jak Państwo słyszycie, tutaj nie ma przymusu, tutaj jest chcenie. Tak? Ja chcę, ja rzeczywiście się wpisuję w tą wizję takiego lidera, ja chcę za nim podążać, czy ja chcę za nią podążać w tym samym kierunku, to
jest bardzo istotne, tak? Bo rzeczywiście lider, liderka określa kierunek i ludzie chcą w tym kierunku iść. Czasami porzucając jakieś swoje interesy, porzucając jakieś cele, bo widzą w tym sens, żeby iść za tą osobą, żeby realizować jakieś cele grupowe. Bo jak pewnie sami Państwo wiecie, czasami trzeba zrezygnować właśnie z jakichś swoich korzyści, tak? A realizować korzyści, interesy czy cele grupowe. No i to jest coś, co jest związane właśnie z tą relacją między nami a liderami, czy też liderkami. Czyli jest coś takiego, co ona mi oferuje, czy co on mi oferuje, co powoduje, że jestem gotowa porzucić swój czas, swoje pieniądze czasami, swoje zaangażowanie na rzecz tego, żeby grupa kwitła, a moje interesy być może później zostaną zrealizowane, tak? Ale teraz przede wszystkim wierzę, ufam, że ma to znaczenie. No i to jest z kolei ten gentleman, Dwight Eisenhower, powiedział swego czasu, przywództwo to skłanianie ludzi, by robili to, czego ty chcesz, bo sami tego chcą. To trochę pobrzmiewa, być może, nie wiem jak dla Państwa, ale dla mnie, jak to czytam za każdym razem, myślę sobie, to trochę pobrzmiewa jak manipulacja, albo przynajmniej jak taka próba wpływania bardzo silna. I rzeczywiście to chyba miało na myśli Dwight Eisenhower, czyli że ty jesteś tą osobą, jako świadomy lider, czy jako świadoma liderka, który wie, w którym kierunku chce pójść, w którym kierunku chce działać i ma tak wpłynąć na działania swoich zwolenników, żeby oni też powiedzieli na to tak. To jest taki swoisty... Proszę bardzo. No, zastanawiam się, czy to też nie może być w ten sposób, że może to jest takie odwołanie się do grupy ludzi, którzy będą podzielali jego poglądy, prawda? Bo to jedna sprawa to jest jakby to, że on może jakby chcieć właśnie troszeczkę wpłynąć poprzez, ale druga sprawa, okej, no adresujemy szeroko, a trafi to do tego, tak, kto jest... Tak, bardzo słuszna uwaga, no bo jak mówimy o relacji, prawda, to tak jak Pan powiedział, to trafia jednak do tych, którzy chcą i rzeczywiście gdzieś popierają to nasze zdanie, opinie, wartości i naszą wizję. To jasne. To często działa się w tych nowo powstających ruchach właśnie. Jasne, tak, oczywiście, że tak. No i zobaczcie też Państwo, że to w zasadzie dotyczy też tego, że właśnie idziemy wtedy w tym samym kierunku, tak? Że idziemy w jakimś określony, realizujemy jakiś określony cel i nie mamy wątpliwości co do tego, że chcemy ten cel zrealizować razem z liderką czy liderem. Ale to, jeśli mogę, bardzo proszę. To może być też z innej strony, nie? Ja jako tutaj dobieram sobie, tylko ja potrafię mi wytłumaczyć, że wam chyba o to chodzi, a ja z racji tego, że wiem jak to zrobić, to mogę was reprezentować. A nie tak, że to się narzuca, tylko jakby jest zrobiony pewien interes, ale społeczny. No to jest, i to jest właśnie zawsze pytanie, nie? Czy to jest dialog, czy ja już przychodzę z jakimś pomysłem, czy to jest tak, że ja mam jakiś pomysł, ale się wsłuchuję w ludzi, bo jednak lider to jest też ktoś, kto słucha tego, co mówią ludzie, no i jednak, ale swoją jakąś wizję mam, bo gdyby słuchał, to zobaczcie Państwo, że czasami nie zrealizuję tej wizji, nie? Bo jak myślę sobie o liderach, które znam, czy liderkach, które znam, jak słyszałam, jak różne opinie słyszeli podczas wspólnej dyskusji dotyczące tego, czy idziemy w tym kierunku, czy nie idziemy, to ostatecznie trzeba wybrać, nie? Czyli musisz być na tyle zbudowany, żeby wiedzieć, gdzie ty chcesz dojść. Bo, no bo inni mogą ci podpowiadać z dwóch różnych krańców. Nawet jeżeli się zgadzacie na poziomie wartości, nie? Nawet jeżeli się zgadzacie na poziomie tej takiej generalnej wizji. To rzeczywiście to ty, jako liderka, czy jako lider, ważne, żebyś wiedział, gdzie ty chcesz iść. I być może trochę inną drogą, być może wolniej, być może włączysz jeszcze jakieś inne osoby, ale wiesz, że tam jest ten cel. No właśnie, ale bardzo Państwu dziękuję za to włączenie się, jak najbardziej się włączajcie Państwo. No i tak oto badacze rzeczywiście zaczęli sobie zadawać takie pytanie, no to w takim razie, co takiego powoduje, że ludzie stają się liderami? Czy to jest tak, jak mówił Nietzsche, że jednostki zmieniają bieg dziejów? Czy może to jest tak, jak mówił Marx, są raczej wytworem dziejów? Czyli czy to sytuacja stwarza lidera, czy raczej jest tak, że po prostu pewne cechy osobowości, pewne jakieś cechy, umiejętności liderskie powodują, że niezależnie od tego, w jakim żyłbyś czasie, stałbyś się liderem? No nie omieszkałam zamieścić tutaj tych dwóch fotografii, no bo jak Państwo wiecie, my obserwujemy teraz w bardzo dramatycznych okolicznościach wyłanianie się przywództwa, nawet już można powiedzieć męża stanu, z osoby, której nikt nie podejrzewał o przywództwo, tak? O której nikt poważnie
jeszcze do 24 lutego poważnie nie traktował w świecie polityki, czy nawet w świecie społecznym. Może w Ukrainie byli tacy, którzy byli zwolennikami Wołodymyra Zełenskiego, ale poza granicami to nie było na pewno duże grono. W związku z tym, no właśnie, czy to cechy Zełenskiego, czy to sytuacja stwarza lidera? I pewnie za chwilkę Państwu powiem, co już wiemy, bo kilka rzeczy wiemy. Natomiast to też jest tak, że od razu przejdę do wniosków. To jest też trochę tak, że sytuacja mówi sprawdzam. I my jesteśmy odpowiedzią na tę sytuację. Czy ja odpowiadam na to, co rzeczywistość stawia przede mną? Czy ja rzeczywiście wtedy potrafię odpowiedzieć w sposób odpowiedzialny? No i to jest, to po kolei przejdźmy sobie, no czy są jakieś takie cechy? Do końca lat 50. rzeczywiście teoria wielkiego człowieka, że to są jakieś cechy, jakiś szczególny dar, który jest łatwy do zidentyfikowania. Znaczy łatwy jak łatwy, ale rzeczywiście możliwy do zidentyfikowania, powoduje, że ludzie stają się liderami. No i tak było do końca lat 50. Ale w jakimś momencie badacze zauważyli, że te cechy osobowości, no właśnie ten wielki człowiek, to są jakieś takie cechy, które są niekonsekwentne, w niektórych badaniach wypadają, w innych nie, w niektórych kontekstach się sprawdzają, w innych nie. Czyli na przykład w polityce tak, ale już w biznesie nie, w armii tak, ale już w społecznych ruchach nie. W związku z tym zarzucono, na wiele lat rzeczywiście zarzucono badania dotyczące tego, no właśnie tych cech osobowości, które by predysponowały nas do bycia liderem. No ale jak to często bywa, nie porzucono na zawsze, tylko w jakimś momencie, a był to rok 86, późno, nie? Oczywiście te badania się, słuchajcie, toczyły, ale nie było wokół tego większej dyskusji teoretycznej, tak? Nie było takiego namysłu teoretycznego, czy jakichś wielkich dzieł psychologów, czy socjologów, czy politologów, którzy by wskazywali, że tak, to są te cechy osobowości, my wiemy, które dokładnie wiemy i potrafimy to zmierzyć i zbadać. W 86 roku niejacy badacze o świetnych nazwiskach Lord, drugi z tych badaczy nazywał się De Weyder, a trzeci nazywał się Alighieri. Więc Lord, De Weyder i Alighieri. Jak nie, jakby było wspaniale. Ależ nie, akurat Alighieri to też można byłoby tam jakoś metaforycznie połączyć. Lord, De Weyder i Alighieri rzeczywiście zrobili takie badania, analizując już za pomocą nowych metod statystycznych i analizując badania, które wszystkie przetoczyły się w różnych kulturach dotyczące przywództwa, pod kątem cech osobowości, czy też jakichś takich cech, które są identyfikowalne u ludzi. No i słuchajcie, co się okazało. Tak jak pod koniec lat 50. w badaniach, które spowodowały, że zarzucono ten nurt badań, okazywało się, że inteligencja ma poziom korelacji, czyli że jest jakoś związana z byciem liderem 0,25. No to wiecie Państwo, to jest i dużo, i mało, tak? Bo to znaczy, że masz 25% szans, jak jesteś inteligentny, czy inteligentny, żeby stać się liderem. No nie jest to bardzo mało, no ale 25 to też nie jest coś, co by przesądzało, tak? To jest tylko 1/4. Podobnie dominacja 20%, no a pozostałe cechy, męskość rozumiana jako taka stereotypowo rozumiana cecha siły, też takiej umiejętności asertywnego, a czasami nawet agresywnego postawienia sprawy, no to tutaj 0,15, ekstrawersja jako cecha no właśnie takiego wydatkowania energii, ale też ekstrawersja rozumiana jako czy lubię być z ludźmi, czy raczej koncentruję się tak bardziej na obserwacji, troszkę z boku, jak introwerty, no to 0,15. No to jak widzicie, nie były to oszałamiające wyniki. Natomiast te metaanalizy badań okazało się, że odkryły coś znacznie silniejszego. Bo rzeczywiście w 86 roku i teraz już do 2016 roku znamy te wyniki, to też Państwu za chwilę powiem, okazało się, że z 2239 badań przeanalizowanych przez Lorda, Weydera i Alighieriego, inteligencja okazała się silnym czynnikiem. Oczywiście to nie jest przyczynowo-skutkowo, pamiętajcie Państwo, natomiast to jest taki silny czynnik, który powoduje, że 50% zwiększasz swoje szanse, jak jesteś inteligentny, inteligentny, żeby zostać wybranym na lidera. To jeszcze nie oznacza, że będziesz efektywnym liderem. To jeszcze nie oznacza, że będziesz sukcesem, ale masz szansę bycia wybranym. Podobnie z męskością, 34%, to już jest całkiem nieźle. Jak na nauki społeczne, jak się pojawia korelacja 0,30, to już się mówi, że to już jest dość silna korelacja, bo to oznacza, że tą cechę widać, że ta cecha ma rzeczywiście wpływ
na to, jak kogo wybieramy i kogo zauważamy, bo to też jest istotne. No i podobnie ekstrawersja 0,26, przystosowanie rozumiane jako taka umiejętność elastycznego dostosowywania się do zmian 0,24, czyli też nie tak mało. I zobaczcie Państwo, że to jest 1085 badań, tutaj 1660, tak to są liczby badań. W tych badaniach kryją się setki osób badanych. Czyli można mówić, że o tym, że to jest metaanaliza, która nam pokazuje, że tysiące osób przebadanych w różnych obszarach potwierdza ten wynik. No to jest to już coś, co nas zbliżyło do tego, aha, czyli są pewne cechy, które powodują i one naprawdę są ważne i silne, bo powodują, że wybieramy pewne osoby na liderów. No i można by powiedzieć, no to świetnie, tak? Wybieramy, nawet można powiedzieć w pewnym sensie, inteligentne osoby, częściej ekstrawertywne niż introwertywne, częściej umiejące się przystosować, no dominujące, co może w byciu liderem ma znaczenie, no bo jednak ta dominacja z tym, żeby to moje, tak, cele były realizowane, cele grupy, którą reprezentuję, były realizowane, ważne. No nie jest to tak, że to kompletnie nieważne, ta siła musi być. Więc wydaje się, że wybieramy całkiem nieźle, ale później się coś dzieje. I zaraz Państwu powiem co. No więc to są rzeczywiście, to były teorie dotyczące osobowości, tak? Że są jakieś cechy, które powodują, że pewne osoby są wybierane. Ale też badacze nie zarzucili jeszcze jednego ważnego wątku, że nie tylko cechy decydują, decydują też kompetencje. Czyli nie tylko to, z czym przychodzimy do grupy już, co jest w nas, ale też pewne kompetencje, które nabywamy w wyniku doświadczenia, w wyniku wiedzy eksperckiej, takiej, no właśnie tego wszystkiego, co towarzyszy nam w tym działaniu, w obszarze, w którym jesteśmy wybierani na liderki czy liderki. I rzeczywiście grupy się przyglądają takim osobom i zaczynają wybierać, typować takich, którzy będą ich dobrze reprezentować. Pamiętajcie Państwo, że czasami to są w organizacjach dużych biznesowych, to są po prostu jakieś działy, zespoły HR-owe, tak, które decydują o tym, kogo awansujemy, kogo zatrudniamy, kogo potrzebujemy. Natomiast w małych grupach społecznych czasami są to oddolne jakieś inicjatywy, które powodują, no to na pewno powinien być Andrzej, tak? Albo to powinna być Barbara, albo to powinna być Katarzyna. Bo ona ma takie umiejętności i często są delegowane pewne zadania w kierunku Katarzyny, Andrzeja, Krzysztofa, żeby właśnie to on brał odpowiedzialność, to ona brała odpowiedzialność i okazuje się, że ta osoba się sprawdza. Więc jest też od wewnątrz. I rzeczywiście, kiedy badacze zidentyfikowali, że to albo cechy, które pchają tą osobę do bycia liderem, albo właśnie jakieś jego szczególne, czy jej szczególne umiejętności, kompetencje, to zaczęli sobie zadawać pytanie, no to w takim razie, jak już taka osoba zostaje liderką czy liderem w grupie, to od czego zależy skuteczność jej działania? Co powoduje, że ona czy on rzeczywiście osiąga cele, które ma do zrealizowania? I to było takie bardzo ważne, nawet można powiedzieć, jedno z ważniejszych pytań tej teorii, no właśnie takich zależnościowych. I kiedy zaczęli się przyglądać liderom bardzo już tak systematycznie, to okazało się, że w zasadzie są dwa takie sposoby działania. Sposób działania związany z tym, że patrzę przez pryzmat zadań. Zadanie, koncentracja na zadaniu, realizacja zadania, osiągnięcie celu. Versus patrzę przez pryzmat wspólnego dyskutowania najpierw o zadaniu, zastanawiania się wspólnie, zapraszania innych ludzi do dyskusji. Trochę taki partycypacyjny styl, takiego właśnie demokratycznego. No i pewnie nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, że badania potwierdzają, że najbardziej to my lubimy demokratyczne. I że najbardziej, najsilniej rzeczywiście wysokie oceny bycia liderem uzyskują osoby, które mają ten demokratyczny styl, czyli taki właśnie zapraszający, dyskutujący, taki partycypujący. Natomiast okazuje się, że on nie zawsze jest skuteczny. I to jest, być może to jest coś, co nas gubi. Dlatego, że rzeczywiście zobaczcie Państwo, że no, demokratyczny przez samą nazwę jest pociągający, tak? No bo jakby mogła być autokratyczna, skoro bycie demokratycznym jest trendy, no, jest bardzo, no przynajmniej w tym środowisku, w którym jesteśmy, bo nie w każdym. Ale no właśnie ta demokratyczność jest jakoś wpisana na przykład często w nasze wartości. W związku z tym wydaje nam się, że narzucanie zdania, narzucanie opinii innym ludziom jest niewłaściwe, jest nie tą drogą. No tymczasem okazuje się, i to jest ta pułapka, o której powiedziałam, okazuje się, że
badania nam pokazują i naprawdę zweryfikowane w metaanalizach badań, czyli też już liczne grupy badane w różnych obszarach, w sporcie, w biznesie, w obszarach społeczno-politycznych, w obszarach wojskowości, że to zależy. To nie jest tak prosto, że jak zawsze, gdy będziesz demokratyczny, to osiągniesz swój cel. No nie. Czasami osiągniesz swój cel i są takie dwa warunki bardzo dobrze zdefiniowane. Jak będziesz autokratyczną liderką czy autokratycznym liderem, to nie znaczy autorytarnym, to znaczy skoncentrowanym na zadaniu. Od zadania do relacji, a nie od relacji czy przez relację do zadania. To jest ta droga. Tak? To nie znaczy, że tak kompletnie nie będzie tam relacji, ale przede wszystkim jest zadanie. No i te dwa warunki, drodzy Państwo, to jest warunek pierwszy, to jest wtedy, kiedy grupa kompletnie nie popiera cię. Czyli zostałeś niejako postawiony w roli lidera przez inną osobę, przez zewnętrzny świat i grupa jest przeciwko. No to wtedy rzeczywiście zasięganie opinii grupy jest trochę niebezpieczne swoją drogą, nie? Ale też jest po prostu nieskuteczne. Grupa nie ufa ci, grupa nie widzi w tobie autorytetu, grupa nie widzi w tobie liderki, lidera, w związku z tym nie będzie współdziałała, nie będzie się angażowała. I nie będzie dyskutowała, tak? Nie będzie wypracowywała z tobą rozwiązań, które miałyby doprowadzić do jakiegoś efektywnego działania. W związku z tym wtedy rzeczywiście koncentracja na zadaniu, po prostu podział zadań, nawet autokratyczne narzucenie, ty robisz to do tego czasu, w takim wymiarze. I my się tego boimy jako liderki i liderzy. Widzę to, bo często jak pracuję z menedżerami, zwłaszcza takimi menedżerami czy koordynatorami, którzy wchodzą w rolę liderów, to jest coś takiego, co jest obawą, no bo ja nie chcę narzucać. A tymczasem tutaj rzeczywiście sytuacja mnie trochę do tego zmusza. Natomiast badania pokazują, nie będziesz skuteczny, jeżeli zaczniesz się wtedy zaprzyjaźniać, bo grupa nie chce się z tobą przyjaźnić, bo grupa jeszcze nie widzi w tobie, jeszcze lidera w tobie nie widzi. Być może widzi kogoś, kto zarządza, ale nie chce się tej woli poddać. No i wtedy rzeczywiście skuteczny jest, no właśnie taki zadaniowy. Drugi rodzaj sytuacji, kiedy ten styl zadaniowy, taki autokratyczny jest skuteczny, to jest wtedy, kiedy grupa widzi w tobie lidera w pełni. I nie ma czasu na dyskusję, i nie ma czasu na długie debaty. Trzeba po prostu podjąć decyzję. Chcę Państwu powiedzieć, że dla mnie był taki moment dokładnie dwa lata temu, 11 marca, pan rektor naszego uniwersytetu powołał zespół do spraw nauczania na odległość, wszak wszyscy przeszliśmy do online'u i trzeba było wybrać, jaką formę będzie miała nasza praca. No i długa dyskusja, zastanawianie się, a może będziemy przez Teamsy, a może przez Meety, a może przez Zoom, a może tak, jaka forma byłaby najlepsza, a może w ogóle wykładowcy będą pisać do studentów. I wtedy zadzwonił do mnie jeden z moich serdecznych kolegów, ja miałam przyjemność być w tym kilkuosobowym zespole i powiedział: Dorota, nie czas na dyskusję. Wy musicie podjąć natychmiast decyzję i narzucić się grupie. To wy jesteście w tej chwili, wy zostaliście wybrani, wy macie zaufanie. Jest kryzysowa sytuacja, to już nie jest czas na dyskusję. Macie 3 dni na podjęcie decyzji, to wy decydujecie, to wy wybieracie i nie słuchacie już nikogo. I pamiętam, że mnie to tak właśnie, no bo przecież demokratycznie, bo przecież trzeba jeszcze wydyskutować, trzeba jeszcze zapytać, a kto, a jak, a jakie ma potrzeby. I wtedy to mnie odrzuciło i pomyślałam sobie, a teoria spotyka się z praktyką, ja to przecież teoretycznie wiem, ale nie zauważyłam. No i rzeczywiście narzuciliśmy i przez miesiąc odbieraliśmy dyskusję na temat tego, a dlaczego nie Zoom, a dlaczego nie Teams, a dlaczego nie możemy pisać, a dlaczego to, a dlaczego tamto. A potem dyskusje ucichły i okazało się, że to narzucenie swojej decyzji przez mniejszość, zdecydowanie mniejszość, ale taką mniejszość przewodzącą, no przyniosło bardzo dobre rezultaty całej dużej grupie, kilkutysięcznej, tak, po całym uniwersytecie. Więc tak, to wtedy, kiedy masz zaufanie kogoś, kto się powierza tą władzę, kiedy grupa sama jest w kryzysie, wtedy nie dyskutujemy. Wtedy po prostu, nawet jeżeli grupa mówi po tej decyzji ciągle jeszcze nie, to trudno, ja się już tego trzymam, tak? Bo my musimy mieć już właśnie jasny kierunek, bo to jest pewnie też kwestia kierunku. Natomiast styl zorientowany na demokratyczne, to jest taki, no właśnie, tutaj nie mam dla Państwa dobrych wiadomości. To jest takie wtedy, kiedy umiarkowanie sytuacja sprzyja liderowi. Czyli trochę władzy ma, trochę poparcia grupy ma, sytuacja zewnętrzna nie jest kryzysowa.
Czyli no w zasadzie jest tak, że grupa nie ma jakiegoś zagrożenia zewnętrznego ze strony innych firm, tak? Czy ze strony innych krajów, czy ze strony innych grup. Nie ma jakiegoś takiego kryzysu związanego z tym, że nasze interesy będą zagrożone. No to wtedy rzeczywiście jest ten demokratyczny. Czyli kiedy jest tak po prostu naturalnie, tak zwyczajnie, tak? No to jak wiecie, wcale nie ma tak dużo takich sytuacji. Proszę bardzo. Czy w tym się mieści Turkus? Przepraszam? Organizacja Turkusowa, czy w tym się mieści? Nie, bo w organizacji Turkusowej jest jeszcze silniej. To nawet nie jest demokratyczne, tylko jest jeszcze bardziej, że ja w ogóle nie mam władzy. Tam nie ma w ogóle władzy. Nie dyskutuję i ostatecznie nie podejmuję decyzji, tylko to ty bierzesz odpowiedzialność, to koleżanka bierze odpowiedzialność za pewne działania i nie ma narzuconego kierunku. Bardzo trudno jest budować organizację turkusową. Bardzo. Dlatego, że jak za chwilę Państwo zobaczycie, wcale ludzie nie chcą brać odpowiedzialności. Tak? A to się wiąże rzeczywiście z odpowiedzialnością. Odpowiedzialność jest obciążeniem. Ja pytam dlatego, że wiele osób mi mówi o Turkusie, jak fajnie byłoby, gdyby były organizacje turkusowe, ale kiedy mówię, to dobrze, to zainicjuj, proszę bardzo, załóż taką organizację i właśnie. Chciałem powiedzieć, przewoź jej. Nie można jej przewozić. Nie można. Więc tak. Jest cały problem powstaje wtedy. Bo łatwo jest powiedzieć, natomiast gorzej jak przed. Tak. Spróbuj zgromadzić takie osoby, które będą tam wewnątrz przewodziły. No i to jest właśnie trudne. Bardzo proszę. Dzień dobry, Pani Sawecka. Chciałam tylko dorzucić o tej organizacji turkusowej. To nie jest organizacja, ale ja próbuję w swoim zarządzaniu szkołą średnią w Warszawie, właśnie stosować metodę turkusową, bo wydaje mi się, że nauczyciele muszą ponosić odpowiedzialność za zadania, ja wtedy świetnie wpisuję się turkusowo. Tak. Ale chciałam jeszcze zapytać, czy w tych właśnie sytuacjach, które Pani wspomniała, jest też element ryzyka, bo jeśli pozwolicie Państwo, to też powiem o tym, o niedecyzyjności w uczeniu przez internet. Myśmy byli zamykani w czwartek, a myśmy już w piątek działali i to wydarzyło się tak, że przyszedł do mnie uczeń, powiedział, że Pani Dyrektor chce, to ja postawię platformę, tylko to jest platforma Disco. Ja nie mam pojęcia, co to jest platforma Disco. Dowiedziałam się, to jest platforma do gier komputerowych. Ja podjęłam to ryzyko i to działało fenomenalnie. My nadal pracujemy na tym Discordzie, ale jak gdyby element ryzyka był straszny, bo nie miałam pojęcia. Oczywiście. W takich sytuacjach powinno się ryzykować. Tak, ale to jest oczywiście, że to jest ryzyko, bo tutaj za każdym razem to może być ryzyko. Natomiast ja podejmuję decyzję w najlepszej wierze i z tą wiedzą, którą mam, i w tych warunkach, które mam, i w tym czasie, który mam. W związku z tym, to też wiecie Państwo, no czasami trzeba się wycofać, tak? Czasami rzeczywiście to nie jest tak, że to mnie zawsze doprowadzi do skutku. Natomiast to jest większe prawdopodobieństwo, niż jak będę debatował, dyskutował, zastanawiał się, brał pod uwagę, co oczywiście jest wartością samą w sobie, natomiast w jakimś momencie te dyskusje powinny być ucięte, tak? No bo właśnie, bo nauka musi się toczyć, nie? Bo rok szkolny musi trwać. No i właśnie, to rzeczywiście, kiedy badacze się zastanawiali jeszcze silniej nad włączając nie tylko styl demokratyczny i autokratyczny, ale w ogóle przyglądając się, jak to jest, kiedy w grupie nie ma lidera, to znaczy on jest mianowany, ale on nie zajmuje stanowiska. Jest takim, no trochę taki laissez-faire, tak? Trochę taki styl właśnie, który pokazuje, że no jestem wybrany, ale ja nie ingeruję, ja się nie włączam, ja tak sobie z boku obserwuję, a wy róbcie. No to pewnie się spodziewacie Państwo, czy nie, że turkusowa organizacja z założenia, tylko po prostu ktoś nie dźwiga, tak? Nie dźwiga, nie bierze tej odpowiedzialności. No i okazało się w tych badaniach, które były notowane badaniami eksperymentalnymi, czyli przyglądano się grupom, które dostawały takie same zadania i instruowani liderzy, liderki rzeczywiście w określony sposób się zachowywali wobec grupy. No i okazało się, że najbardziej efektywny był styl charyzmatyczny. Czyli takiego lidera, czy takiej liderki, który oprócz tego, że dyskutuje, oprócz tego, że ma swoją wizję, no to właśnie, to ma swoją wizję, do czego chce dążyć z grupą. Jest też w takiej relacji z grupą, która powoduje, że ludzie robią to dla swojego lidera, bo ludzie robią dla liderów i liderek pewne zadania, tak? Realizują, angażują się, są zmotywowani dlatego, że ten lider czy ta liderka odpowiada na pewne ich pytania. No i też dodatkowo, że właśnie rzeczywiście tacy liderzy charyzmatyczni to są osoby bardzo wymagające. Ja mam dwie takie osoby w historii swojego życia, którzy rzeczywiście mogę myśleć sobie jako, że dla mnie to był lider charyzmatyczny, czy jest lider charyzmatyczny. I muszę powiedzieć, że przy takim liderze się trzeba napracować. Bo tam nie ma nic za darmo. Rzeczywiście. Natomiast ta wizja, te wartości, które realizuje
ten lider są tak pociągające, są takim zaproszeniem do tej współpracy, że ja chcę to robić. Ale to nie jest populistyczne, ja ci zapłacę za to, żebyś to zrobił i to będzie super nagroda, tylko naprawdę realizacja tej wizji jest trudna, ale się w nią wierzy. Tak? I to jest ten charyzmatyczny lider, który właściwie zaprasza grupę do takiego wzmożonego wysiłku, do takiego dania z siebie więcej, niż nawet się człowiek nie podejrzewa, że w sobie ma tyle siły i tyle umiejętności. Tak, jest odpowiedzialności również. Również odpowiedzialności. No właśnie. To jest też również odpowiedzialność i zapraszanie do tej odpowiedzialności, ale też właśnie, bardzo ważne, co Pan powiedział, odpowiedzialności, ale też z drugiej strony dawanie możliwości. Bo często też słyszę o tym, że liderzy dają, liderzy i liderki oddają odpowiedzialność, ale nie dają możliwości. Czyli masz odpowiedzialność za zadanie, ale na przykład nie masz dostępu do zasobów, ale na przykład nie masz dostępu do pewnych przywilejów, które z tej odpowiedzialności wynikają. No i wtedy mamy takich umęczonych liderów i liderki w różnych obszarach, którzy wzięli odpowiedzialność, ale ta władza ich nie uskrzydliła. A władza tymczasem może uskrzydlić. To będzie taki kawałek, o którym teraz będę Państwu opowiadała. No właśnie, no bo to jest taki paradoks władzy, drodzy Państwo, że oto daliśmy tym, którzy mają naprawdę super cech osobowości. Świetnie sprawdzają się w różnych sytuacjach, sprawdzili się, dali właściwą odpowiedź grupie na pewne cele i zadania do realizacji. No i wydawałoby się, że w zasadzie super, jest super wybór. Nawet mój syn ostatnio zadaje mi takie pytanie, Franek ma 13 lat i męczy mnie tym pytaniem od miesiąca. Mamo, dlaczego liderów się nie bada tak psychiatrycznie, tak psychologicznie i tak się nie sprawdza? Ja mu zawsze tłumaczę jako psycholożka społeczna synu. To sprawdzanie, to weryfikowanie przynosi tylko na chwilę informacje, dlatego że władza zmienia. No ale mamo, no ale może trzeba bardziej badać. No bo my myślimy, że to w tym człowieku jest problem, tkwi. Tymczasem problem nie tkwi w człowieku, tylko problem tkwi we władzy. Problem tkwi w tym, co takiego władza daje, jak uwodzi, jak rzeczywiście silnie wpływa na funkcjonowanie naszego umysłu i o tym chcę Państwu powiedzieć teraz. I jak w związku z tym w pewnym momencie z tego społecznego, odpowiedzialnego lidera stajemy się liderem, który realizuje swoje cele. Czy liderką, bo władza działa tak samo na kobiety jak na mężczyzn, który realizuje swoje interesy, która realizuje swoje interesy. No i właśnie, okazuje się, że ta empatia, współpraca, bo rzeczywiście, słuchajcie Państwo, to jest tak, że często osoby, które przyjmują, mają taką umiejętność przyjmowania perspektywy innych ludzi, które dobrze słuchają, zostają liderami. No więc gdzież się podziały te umiejętności, tak? Współpraca, otwartości, empatii. Troje badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Stanforda i Berkeley, między innymi Dafer Kelpner, Deborah Greenfeld i John Anderson, zrobili takie badania i rzeczywiście stworzyli teorię władzy w relacji. Co takiego się dzieje, kiedy pojawia się władza w relacji i jak władza na nas działa? Wtedy, kiedy zostawimy tego lidera fantastycznego, wybranego na potrzeby, na nasze potrzeby, którego namaściliśmy i znacie pewnie Państwo to polskie przysłowie, że woda sodowa uderza, nie? Do głowy. No to jest właśnie to, że ta woda sodowa to jest ta władza, która jeżeli go zostawimy, jeżeli tego lidera czy liderkę zostawimy z samym sobą i z tym wszystkim, do czego ma dostęp, to okazuje się, że rzeczywiście coś tracimy. No bo rzeczywiście władza zmienia na gorsze i na lepsze, bo na pewno to, z czym chciałabym, żebyście Państwo dzisiaj wyszli, to to, że władza daje nam kopa i że warto korzystać z tej władzy, bo ona daje właśnie, ona rozszerza możliwości. Posiadanie władzy, ja jestem bardzo daleka od takiego myślenia, że władza jest wyłącznie czymś złym. To znaczy niekorzystanie z tego, co daje władza, jest krótkowzroczne, bo wtedy nie mamy takiego napędu i takiej siły, którą możemy mieć dlatego, żeby działać na rzecz dobra grupy. W związku z tym branie tylko odpowiedzialności może nas za bardzo obciążyć. Zdecydowanie warto brać z tej władzy również możliwości, ale trzeba być bardzo świadomym. Tak? I dlatego też o tym mówię, że to jest taki kawałek wiedzy z obszaru nauk społecznych, o którym każdy z nas powinien się uczyć. W pierwszej klasie nie, ale Franek jest w 8 już powinien to wiedzieć, a on ciągle o tej osobowości. A tymczasem no to właśnie kompetencje społeczne, różne działania społeczne. No to właśnie, Dafer Kelpner stwierdził razem ze swoimi współpracownikami, że wysoka pozycja władzy aktywizuje w mózgu taki apetytywny system dążenia. Rzeczywiście pojawia się coś takiego, co automatycznie przestawia nas na działanie.
automatycznie przestawia nas na cel i na dążenie do nagrody. To jest, pamiętajcie Państwo, że to jest poza świadomością, to nie jest coś, co jest strategiczne, tylko po prostu pojawia się w głowie taka się otwiera zakładka, tak? Zapadka taka, która powoduje, że wszystko staje się możliwe. A, no to jest możliwe, bo gdzieś z tyłu ja widzę nagrodę. Natomiast w tej relacji podwładność z kolei powoduje, że osoby, u których pojawi się taka pozycja podwładności, czyli u naszych zwolenników, czyli u naszych pracowników, którzy są traktowani podwładnościowo, którym mówimy, masz liczyć i tylko tu, odtąd, dotąd. Ty się nie interesuj, po co to robimy. Ty masz to robić. Ty nie masz wpływu na nic. No i jeżeli takie sygnały kierujemy, jeżeli w ten sposób zarządzamy, to rzeczywiście u takich osób pojawia się system unikania, hamowania, który upośledza funkcje wykonawcze. Ja czasami słyszę, słuchajcie, od menedżerek i menedżerów, którzy mi mówią, ja tak szybko podejmuję decyzje, tak szybko liczę, tak szybko robię, a stado tych, nawet raz kiedyś tak usłyszałam, stado baranów po prostu idzie i nic tak powoli, no właśnie dlatego, że upośledzone zostały funkcje wykonawcze. To często w relacji nauczyciel-uczeń może się pojawić. Pamiętam, kiedyś miałam takie spotkanie z nauczycielami, po którym jedna z pań wstała i powiedziała, ja już rozumiem, dlaczego ja wychodzę ze szkoły zawsze taka zadowolona, w takim wysokim poczuciu, że ja mam taka jestem zdolna, taka jestem mądra, tak świetnie liczę, tak świetnie matematyczka, bo ja rzeczywiście, nie jest trudno być mądrzejszym niż 13-latek czy 12-latek, tak? To była pani, która uczyła w podstawówce. I to była naprawdę wielka refleksja, z jaką ona wychodziła z tego spotkania, że to władza nam to daje. To właśnie to usytuowanie u władzy, bo jak wejdziesz pod władność, to się zaczyna hamowanie, tak? Unikanie. I w zasadzie jedyne, co robisz, to żeby uniknąć kary. Bo na końcu czeka cię kara. Jak masz władzę i to poczucie władzy, to czeka cię nagrodę. Ale jak masz poczucie podwładności, to czeka cię kara. W związku z tym, to musisz zrobić wszystko, żeby cię ta kara nie spotkała. No bo nikt nie chce kary. A więc rzeczywiście to powoduje, że rzeczywiście władza zmienia. Bo co takiego się pojawia? Kiedy się pojawia władza, Amerykanie mówią high power, low power. U nas to nawet jest silniejsze, władza podwładna. Tak? To nawet nie to, że masz małą władzę, po prostu jesteś podwładnym czy podległym. Więc high power powoduje, że włączy się ten system dążenia. Pozytywne emocje się pojawiają, szereg pozytywnych emocji. Automatyczne przetwarzanie informacji, czyli właśnie ja szybko. Ja nie potrzebuję wszystkich danych. To też powoduje, że oczywiście ja przez pryzmat kategorii, a często przez pryzmat jakiegoś schematu, stereotypu podejmuję decyzję, a nie wnikliwie analizując każdy szczegół, no bo już na to nie mam czasu. Ale pozwala mi to szybko działać, tak? Bardzo efektywnie działać. No i też to, co się pojawia, to jest ten negatywny wpływ władzy, to rozhamowanie. Rzeczywiście w tych badaniach Kempnera, Andersona, to zobaczcie Państwo jeszcze inne badania, o których tutaj będę mówiła za chwilkę, pojawia się, że te osoby rozhamowują się, czyli działają poza normami. Pamiętam swego czasu, jak opowiadałam studentom o tej części, to mówiłam o przykładzie Putina, który kiedy spóźniał się na spotkania z oligarchami, kiedy ktoś się spóźnił na spotkanie z nim, z oligarchów, mówił, limit spóźnień w tym kraju został wyczerpany przeze mnie. Mi można, ale wam nie. No i to jest właśnie dokładnie to, że w pewnym momencie władza powoduje, że ja wychodzę poza normy. Ja nie muszę być zgodny z normami, to ja te normy tworzę, ale wy macie im podlegać. W związku z tym ja się wymykam spod kontroli takiej społecznej. To jest ten moment, który jest bardzo niebezpieczny. Może się zaczynać od spóźnień, a kończyć się na czymś znacznie poważniejszym. Że my nie sygnalizujemy też grupie, tego, że z grupy nie sygnalizujemy liderowi czy liderce, ale hola hola. Tak? My tu mamy inne zasady, a pani temu, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, bo mówimy tu o dwóch systemach zarządzania i ja mam poczucie, że jeden z tych systemów, ten mniej demokratyczny, jest potencjalnym zagrożeniem dla demokracji i dla tego. Czy jest gdzieś tam w tych badaniach jakiś szczebel, no może nie korporacyjności, ale państwowości, gdzie nie powinniśmy akceptować tej władzy takiej właśnie, takiej, która no z definicji korumpuje, z definicji gdzieś tam wymaga superwizji zewnętrznej. Tak, to dokładnie to jest ten moment, kiedy w bardzo dobrym momencie Pan zadaje to pytanie, kiedy rzeczywiście ktoś przekracza normy, na które się wszyscy umówiliśmy. I z racji tylko tego, że jestem liderem czy liderką, ja mówię, mi wolno. I my milczymy. No
dlatego moje pytanie, bo Pani powiedziała o Putinie, możemy oczywiście w naszym kraju też znaleźć parę takich przypadków swobodnie, więc pytanie jest, czy jeżeli wytwarzamy system, w którym jest możliwy taki sposób zarządzania, no skądinąd promowany przez naukę, jako właściwie... No tak, tylko że pamiętajmy, że autokratyczny to nie jest kwestia tego, że ja nie słucham, tylko że ja się koncentruję na zadaniu i przechodzę od zadania do relacji. Tak, czyli że gdzieś rzeczywiście, w momencie, kiedy zaczynam na przykład w tym zadaniu preferować działania niemoralne, byleby tylko zrealizować zadanie, to już tam mówimy nie. To już jest, to już przestaje być efektywne. Dlatego moje pytanie było o poziom państwowości, który może powinniśmy mieć jakieś ograniczenia do takiego systemu władzy, ponieważ inaczej jesteśmy w sytuacji, w której ktoś przekroczył ten punkt, patrzmy jak Putin, jasne, trzymając się za granicę, natomiast już nie możemy z tym nic zrobić, ponieważ mamy go w miejscu, w którym nie mamy żadnej nadrzędnej już struktury, nie mamy jak w korporacji. W korporacji można powiedzieć, jeżeli ktoś przesadza, no to ktoś jest wyżej kawałek, żeby to ogarnąć. No i świetnie Pan to powiedział, to znaczy jeżeli rzeczywiście nie ma trójpodziału władzy, jeżeli to zostaje w rozsypce, jeżeli nie ma nikogo nadrzędnego nad tą osobą, która ma poczucie, że ma bezkarność, to się robi bardzo, bardzo niebezpiecznie. Bo za chwilę ten poziom metamorfizmu władzy, takiego władza zmienia, władza absolutna, tak? Bo to się staje władzą absolutną, zmienia absolutnie, właśnie nastąpi. Czyli wtedy, kiedy tracisz kontrolę nad jakimś jednym organem w państwie, który ma poczucie, że już nikt go nie kontroluje, to się zaczyna robić niebezpiecznie. I tyle mogę powiedzieć, bo nie ma takich wytycznych wprost, tak, wyraźnych. Natomiast, no właśnie... Najwyższy szczebla władzy, tak, czyli podział władzy powinien być mechanizmem kontrolującym. Właśnie, zapędy, dokładnie tak. Dokładnie tak. I tak powinno być w organizacjach, że zawsze ktoś kontroluje tych, którzy mają władzę. I to może być kontrola społeczna, to może być kontrola jakiejś osoby. Natomiast rzeczywiście, kiedy władza nie ma kontroli, to profesor Bogdan Wojciszka w ogóle mówi, każdy ulegnie. Każdy ulegnie. Po prostu władza ma taką siłę, że każdy ulegnie. Chociaż być może nie każdy, ale bardzo dużo zależy od takiego charakteru społecznego. Tak? Co takiego jest społecznie i na ile my to kontroluje. Mi się wydaje, przepraszam, jeżeli mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Mi się wydaje, że jest jedna ważna rzecz, bo my w tych wszystkich rozważaniach o właśnie bo jesteśmy tutaj tak dwie osoby, społecznie w ogóle, bardzo rzadko mówimy o jednym bardzo ważnym mechanizmie, który bardzo fajnie kontroluje, bardzo fajnie reguluje i pozwala zapobiec temu, o czym Pan mówi. Mianowicie kadencyjność, tak? Uh-huh. W momencie, gdy mamy kadencyjność i wiemy, że to nie przekroczy, to tak nie przekroczy, tak? Zrobił tak kadencję swoje, potem zrobił przerwę, zrobił kolejne. Tak. A więc jeżeli my pomyślimy o kadencyjności, jako jeden z głównych gwarantów, to jest takim bezpiecznikiem, to on po prostu pozwala nam zapobiec. Tak. Tak. A to nie jest tak, że na przykład powinno być, no bo nasz rząd tego nie wprowadza, na przykład, nie wiem, dwie kadencje, kadencji jeszcze jedna, ale dwie kadencji no more. I koniec. Prawda? Tak. Na przykład. No właśnie, to byłby hamulec. Ja myślę, tak powiem, bo to, co zauważyłem, i Pani powiedziała po swojego zarządzania i zarządzania tego, czym będziemy obsługiwać platformę naukową, tak? Czy że kłopot z takimi sytuacjami jest taki, że jak grupa podejmie decyzję, mała, to ona ją wprowadzi. W porządku. Natomiast następnie, jak Pani powiedziała słusznie, jeszcze przez miesiąc ludzie zadawali pytania, a następnie wchodzi taki system, kiedy ludzie się poddają, ulegają presji narzuconej z góry. I to nie jest tak, że oni rozumieją, że to jest lepsze bardzo często, tylko mają poczucie braku sprawczości, braku możliwości. No, przez miesiąc mówili, że to jest bez sensu, że ta platforma się nie nadaje, że... No i po miesiącu już mają takie... Może być też tak, że monitorujemy to i widzimy, że to przynosi korzyści, tak? I wtedy, jeżeli to przynosi korzyści, są jeszcze inne osoby. Tak, bo to... Jasne. To bardzo ciężko jest monitorować tą decyzję. Dokładnie. Więc zobaczcie Państwo, że my mamy te narzędzia, tylko my nie potrafimy z nich w pełni korzystać, tak? Albo właśnie nie ma takiego wyraźnego oporu i powiedzenia, wyraźnego powiedzenia stop, dalej nie. No bo kto miałby to stop powiedzieć, nie? My nawet może nie wychodzimy, nawet może mówimy, ale tam się nie słucha tego i zmienia się prawo pod to, żeby przekraczać tą właśnie kolejną kadencję, nie? Na przykład. Albo realizować ją inaczej. To jeszcze za chwilkę, zaproszę Państwa jeszcze za chwilkę do dyskusji, ale chcę tylko powiedzieć, że rzeczywiście, dlaczego ta władza, to jest świetny w ogóle, świetny kawałek, jak Pan powiedział, że może maksymalnie dwie kadencje i koniec. No właśnie, bo rzeczywiście, jak badania pokazują, że jak masz to poczucie władzy i ono się w Tobie wzmacnia, to w pewnym momencie masz w ogóle iluzję kontroli. Masz poczucie, że masz wpływ na coś, na co nie masz wpływu. Notabene historia Putina to może być też ta historia,
że mam, wydawało się, że mam wpływ na to, że ta wojna w Ukrainie to będą 3 dni i wszyscy się poddadzą i wprowadzę tam swojego człowieka, a tymczasem okazuje się, że jednak no, przynajmniej zwycięstwo nie może być ogłoszone tak szybko i w zasadzie ponoszę też porażki. Badanie, które fantastycznie to pokazywało, Fasta, Greenfelda i Galińskiego, które właściwie było bardzo proste. Zapraszano ludzi do eksperymentu i część osób miała w tym eksperymencie, losowała grupę władzy, a część podwładności. Ci, co grupę władzy, mieli sobie wyobrazić, przypomnieć sytuację sprawowania władzy, a ci z podwładności przypomnieć sobie sytuację podwładności. No i jeszcze była grupa kontrolna. I następnie pytano, najpierw zapytano w ogóle, czy rzucałbyś kostką sam, czy oddałbyś komuś innemu. No i prawie 70% osób mówiło, rzucałbym kostką sam, ale 30% osób mówiło, oddałbym komuś innemu. Kiedy się tylko zaktywizowało na chwilę władzę, 100% osób chciało rzucać samodzielnie. Tak, bo ja mam wpływ na to, na co właściwie też nie mam wpływu. To jest to złudzenie kontroli, to poczucie, że tam mam kontrolę, chociaż jej tam rzeczywiście nie ma. To jest losowe, a ja myślę, że mam. I im silniejsza jest ta władza, im silniejsze jest to poczucie, to subiektywne odczucie, tym jest to bardziej zagrażające. No bo ja biorę odpowiedzialność, ale tak naprawdę to ja już nie kontroluję sytuacji, tak? A ludzie mi ufają i myślą, że kontroluję. Więc tam się zaczyna niebezpieczeństwo dla grupy. Jest lider, który staje się niebezpieczny. No właśnie, to co jeszcze powoduje, to rzeczywiście wzrasta samoocena, a spada ocena innych ludzi. To władza też powoduje. Ja pod tymi ręcami robiłem, nie? A inni to właściwie tylko pionki. I to jest też ten kolejny przełamany element, który powoduje, że w zasadzie ci inni stają się tylko przedmiotami. W związku z tym ja też ich nie rozważam, nie analizuję podmiotowo, tylko jako środek do celu. I tracę też, właściwie w pewnym sensie władza powoduje, że tracę empatię. Ale władza też daje bardzo, tak jak powiedziałam, silny napęd, więc jeszcze tylko troszkę chcę Państwu o tym powiedzieć. Otóż to takie niezwykle ciekawe badanie, w którym badacze znowu dzielili grupę na władzę i podwładność, aktywizowali tą władzę, aktywizowali tą podwładność, a następnie badani wypełniali szereg takich matematycznych zadań i podczas tych matematycznych zadań bardzo przeszkadzał im pewien nieznośny wentylator, właśnie tutaj widziany na tej fotografii. I ten wentylator, słuchajcie, nie dość, że był bardzo głośny, stary, to jeszcze się tak kręcił na tym malutkim stoliczku. I badacze chcieli sprawdzić tylko jedną rzecz. Czy jak jesteś po krótkiej aktywizacji władzy, to czy usuniesz przeszkodę? Bo ona nie stanowi dla siebie na pewno wzmocnienia przy realizacji zadania. No i co się okazało? Okazało się, że osoby, które miały zaktywizowaną władzę, w 70% robiły coś z tym cholernym wiatraczkiem. Albo go wyłączały, albo prosiły badacza, żeby go wyłączył, albo go zdejmowały i kładły na dole, cokolwiek robiły, czyli były w działaniu. Jak byłeś w grupie podwładności, to tylko 40% osób zrobiło coś z tym wiatraczkiem. Więc zobaczcie, duża różnica, nie? 30%, bardzo duża różnica po krótkiej aktywizacji, czyli nie mówimy po 2 kadencjach. Wtedy w ogóle nie ma wiatraczka, nie? Kiedy przystępuję do pracy, w ogóle nic mi nie przeszkadza, tylko to jest krótkie, chwilowe. Podobnie z koncentracją na celu. Rzeczywiście badacze sprawdzali, czy to jest tak, że jak jesteś osobą, która ma zaktywizowaną władzę, która ma poczucie, że rzeczywiście tam ta władza jej jest taki trochę wiatrem w żagle, to czy to jest tak, że nie zauważasz szansę, a nie widzisz zagrożeń, czy może któryś z obszarów jest silniejszy? No i co się okazało? Okazało się, że rzeczywiście w takich badaniach dotyczących przypominania sobie pewnych historii, a były to niezwykle ciekawe badania, bo badacze opowiadali historię króla i królowej, którzy przemierzają królestwo w drodze do swojego, no właśnie, zamku. No i tam napotykają różne trudności, ale też różne przyjemne sytuacje. I okazało się, że poznawczo osoby, które miały zaktywizowaną władzę, przypominały sobie zdecydowanie więcej szans, a mniej utrudnień. A ci, którzy mieli zaktywizowaną podwładność, przypominali sobie więcej zagrożeń. Czyli gdzieś, jak jesteś w tej pozycji podwładności, to widzisz zagrożenia. Zobaczcie Państwo, że czasami jako liderzy czy liderki mówicie coś w grupie, a grupa mówi, tego się nie da zrobić. To będzie za trudne. No to władza daje nam ten napęd, który ja to często słyszę od liderów czy liderek, z którymi pracuję. Ale jak to wygląda, się nie da? Oczywiście, że się da. No bo oni widzą więcej szans, a nie widzą zagrożeń. I nie tylko tak jest w wyniku przypominania, ale tak też jest w wyniku wyobrażania sobie. Kiedy proszono znowu osoby badane o to, żeby sobie wyobraziły przyszłość, to okazało się, że osoby podwładne wyobrażały sobie
znacznie rzeczywiście więcej, no właśnie tych przeszkód i zagrożeń, niż osoby, które były liderami. Czyli niejako sukcesów, tych szans widzimy podobnie dużo, ale przede wszystkim nie widzimy zagrożeń. Co jak wiecie, ma swoje dobre strony, no ale ma też swoje złe strony, bo czasami to ryzyko może być nadmierne, tak? Może być rzeczywiście doprowadzić do negatywnego rezultatu. No i tutaj właściwie dochodzimy już do pointy, bo widzę, że czas mi się nieubłaganie, nie wiem jak to się stało, ale jak mówię o tej władzy, to tak zawsze się dzieje. Właśnie, zbliżamy się do pointy, jak powiedzieliście Państwo, no właśnie to, kto powinien być tym kontrolerem? Lubię przypominać te słowa Kapuścińskiego i zawsze one mnie jakoś tak bardzo, znaczy właściwie to zawsze mnie przejmują, no bo posłuchajcie Państwo sami. Tron dodaje godności, ale tylko przez kontrast z otaczającą go pokorą. To pokorność podwładnych stwarza potęgę tronu i nadaje jej sens. Bez niej tron jest tylko dekoracją, niewygodnym fotelem, obtartym pluszu i pokrzywionym sprężyną. Właściwie to my stwarzamy siłę władzy. I dlatego powinniśmy być, w pewnym sensie jesteśmy odpowiedzialni za to, jak ta władza, tą władzę sprawuje. I jeżeli się nie będziemy buntowali, no to my stwarzamy potęgę tronu. I pamiętam, że przez lata jako młoda badaczka, teraz już jestem badaczką, ale już trochę dojrzalszą, zawsze się jakoś irytowałam na tych u władzy. A od jakiegoś czasu irytuję się na tych, którzy są podwładni. Także my właśnie jako podwładni nie mówimy stop. Nie mówimy dość. Nie mówimy, to jest już o jedno MMOS za daleko. To już jest granica, która jest przekroczona i dalej nie pójdziesz. Nie chcemy mieć takiego lidera, nie chcemy mieć takiej liderki. A jak nie mówimy, to druga strona dostaje właściwie wzmocnienie do tego, żeby iść dalej, tak? Żeby przekroczyć kolejną granicę. No i jak wiecie, władza rzeczywiście zmienia. Bo władza ostatecznie powoduje też to, że nie patrzę na to przez pryzmat innych, że rzeczywiście ta empatia staje się stępiona. Patrzę głównie przez pryzmat swoich interesów, swoich celów. No i o tym chętnie bym Państwu powiedziała, ale zbliżę się do puenty i rzeczywiście ostatniego takiego eksperymentu, w którym badacze znowu podzielili grupę na władzę i podwładność i prosili, żeby osoby z grupy władzy automatycznie napisały literkę E na swoim czole. No i okazało się, że jak jesteś z grupy władzy, to piszesz literkę E dla siebie. Także ona jest widoczna, zobaczcie Państwo na zdjęciu. To jest ta literka dla siebie. Rzeczywiście nie przyjmując perspektywy innych, że inni będą to czytać. Natomiast jak jesteś z grupy podwładności, to patrzysz przez pryzmat tego, czy ktoś inny będzie w stanie odczytać tę literkę E. To są badacze z tegoż eksperymentu. No i rzeczywiście to władza stępia w nas tą empatię. Na to bardzo silnym i na szybkim poziomie powoduje, że nas odcina od patrzenia z perspektywy innych. I dlatego też badacze, jak się zastanawiali, no to w takim razie, co powinniśmy zrobić? No powinniśmy przede wszystkim uczyć osoby u władzy patrzenia przez pryzmat innych. Również wyrażania wdzięczności innych za to, gdzie są i w którym miejscu są. I też rzeczywiście dzielenia się możliwościami, a nie tylko odpowiedzialnością. Dawanie ludziom no właśnie tego, co powoduje, że władza im skrzydła. I też dawanie tych skrzydeł innym. Co jak wiecie, w pewnym momencie władza staje się środkiem samym w sobie i kontrola, włącza się bardzo silnie kontrola, ja chcę tę władzę zachować, tak? No bo ona jest naprawdę jak najlepszy narkotyk. Więc ludzie niechętnie rezygnują z władzy, no i zostają później z tą władzą, która ich ostatecznie niszczy. No bo to jest ten paradoks władzy. Ona uskrzydla, jeżeli bierzesz z niej dużo tego, co jest dobre, a ona w pewnym momencie powoduje, że grupa już dalej nie chce mieć takiego lidera i ostatecznie z niego rezygnują. Więc to tyle, drodzy Państwo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania i za wszystkie refleksje. No i jeżeli mamy chwilkę czasu, to ja oczywiście jestem otwarta na dyskusję. Doktor Wiśniewska-Juszczak była prelegentką tegoż wykładu. Proszę Państwa, mamy 5 minut dosłownie do najbliższego, kolejnego wykładu, na który chcę zaprosić. Także jeżeli Pani doktor ma jeszcze troszeczkę cierpliwości, a Państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę. Tylko tak, żebyśmy się zmieścili w tych 5 minut. Nie wiem, czy to widzimy pewną tendencję, znaczy jedno to oczywiście tak korupcja władzy, ale drugie to jest to, że bardzo władza próbuje zrzucać się rozrzucać odpowiedzialność. W tej chwili taki mechanizm ja osobiście widzę w traktacie pandemicznym i WHO. Tam jest, mam organizację, która nie ma nad sobą kontroli, nie ma czyli podziału władzy. Nie ma niczego i jest próba złożenia całej odpowiedzialności w ręce bytu, który nie dość, że jest podatny na władzę, podatny na korupcję, podatny na wpływy, a jeszcze nie ma żadnej kontroli
społecznej i zewnętrznej, a my próbujemy przerzucić, no powiedzmy cała Unia, przerzucić całą odpowiedzialność, głównie bo już mówię, że władza, ale odpowiedzialność na taki byt. I czy to jest objaw, bo właśnie nawet nie władzy.